W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu zorganizowano drzwi otwarte. Placówka, jako jedna z niewielu na Opolszczyźnie, współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tradycją naszej szkoły jest od wielu, wielu lat tak zwana innowacja wojskowa w klasach logistycznych i w techniku spedytorze. Natomiast od tego roku, w tym roku szkolnym, mieliśmy taką szansę, by technik spedytor był także klasą OPW. Tak? W związku z tym pod patronatem oczywiście Ministerstwa Obrony Narodowej to jest bardzo dobry pomysł i to pięknie promuje naszą szkołę. Na pewno bardzo dużo jest zajęć w wojsku, wychodzimy z młodzieżą do wojska, oni się tam dowiadują, jaką pracę mogliby podjąć po szkole. No i generalnie młodzież jest bardzo zainteresowana tym mundurem. Mają tutaj też zajęcia takie stricte, no powiedzmy, ta musztra, trochę gimnastyki, trochę dyscypliny. Dnie otwarte tutaj pokazały mi po prostu, że szkoła jest naprawdę bardzo fajna i pokazała mi, że nauczyciele też mają bardzo fajne podejście do uczniów. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, które mają po prostu taki kierunek jak technik spedytor. Tutaj mówię oczywiście o tej innowacji z Ministerstwem Obrony Narodowej, ale także przede wszystkim mi się zdaje, że atmosfera nie do opisania, gdzie spędzamy przerwy na sportowo, uczniowie są bardzo dobrze zżyci ze sobą.